Pierwszy dzień na lodzie no nie jest rewelacyjny, jak to zawsze bywa. Jest ciężko, mięśnie bolą, stopy strasznie bolą od łyżek, no ale jestem dobrej nadziei. Pierwszy tydzień myślę, że będzie taki wprowadzający, tak jak dzisiaj. Dużo jazdy, dużo obrotów, praca z krążkiem, jazda na łyżwach, taka techniczna, także nic jakiegoś wytrzymałościowego, tylko po prostu wprowadzenie. No, zdajemy sobie sprawę, że z czasem będzie coraz większy nacisk i te treningi będą cięższe. Dzisiaj było, tak można powiedzieć, wprowadzające i tak, żeby się zapoznać z łyżwami, z kijem, z krążkiem, także było fajnie. Dzisiaj dołączyli chłopaki z zagranicy, czekamy jeszcze na Kanadyjczyków. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W każdym razie te pierwsze 5 tygodni, które trenowaliśmy na sucho, przepracowaliśmy moim zdaniem bardzo dobrze, ciężko było, ale to musi być w okej, więc teraz przenosimy się też na lód i też będziemy ciężko trenować. Jest ciężko cokolwiek powiedzieć, taki bardziej techniczny, przyzwyczajający zawodników do lodu, do treningów na lodzie. Także na początek to i tak nie najgorzej wyglądali. Dużo młodych zawodników, niedoświadczonych, którzy jeszcze nie grali bądź bardzo mało grali w Ekstralidze. Nowi zawodnicy, których też jeszcze nie znamy, nie wiemy, jak będą się prezentować, jak przyjadą przygotowani. Myślę, że wszystko wyjdzie w trakcie przygotowań, w trakcie sparingów. Później coś będzie można więcej na ten temat powiedzieć.